dobrze. Podobała mi się pańska rozgrywka. Co jest? Co? Uważaj, mam. Dawaj. 3, 2, 1. Yes. Dobra, git. Co jest? Dzwoń, bo to strasznie. Co jest? Co ci się dzieje? Czemu ci się pali? Co jest? Ale co tutaj zrobiliście? Nie no, ale vibe'ik. To obczajone. Co? Siemeczko widzowie, z tej strony Adrix, a dzisiaj witam was w kolejnym filmie z Perzeta na tym kanale. I co widzowie, mamy kurczę 51 odcinek, witam was. Jestem lekko chory, a może nie lekko, tylko trochę bardzo chory. I ciężko mi się robi tą nagrywkę dzisiaj. Ale no, muszę widzowie coś dla was nagrać. Odcinek jest krótszy, nie wiem jak wyjdzie, ale jest trochę krótszy chyba niż normalnie. No bo mówię widzowie, jestem chory, ale muszę wam coś jakby wrzucić, nie? Też nam się nagrywka, sama nagrywka jakby opóźniła o 2 dni właśnie przez to, że byłem chory i wcześniej nie dałem rady. Ale mam nadzieję, że ten odcinek wleciał normalnie, bez jakiegoś opóźnienia. Dobra widzowie. Pod ostatnim odcinkiem, albo w sumie pod przedostatnim, wbiliście 63 łapki w górę. Dziękuję wam za to widzowie. Przynajmniej na ten moment, kiedy to nagrywam, dziękuję bardzo. I dodaję nam się to do konta firmowego, tylko pomnożone przez no, razy 2, nie? Czyli to tam wyjdzie ile? 126 chyba, nie wiem, na szybko obliczyłem. I widzowie, jeszcze jedna rzecz jest do powiedzenia, zanim zaczniemy. Tak, napiszcie widzowie w komentarzach, proszę was o napisanie pomysłów widzowie, co może się na przykład potoczyć dalej. Napiszcie hashtag pomysł i swój pomysł widzowie na coś, co chcielibyście może, nie wiem, dodać do serii. Coś, jaki po prostu jakiś pomysł, nie? Co na przykład by mogło się zadziać, nie? Bo jest dużo nierozwiniętych wątków, które możemy zrobić, ale no, mówię, wy też możecie w ten sposób jakby w ten sposób wpłynąć na samą serię, nie? Także no, jak chcecie, to piszcie. Pomysły widzowie, które wykorzystamy, postaram się widzowie wam pokazać też w odcinku, ale jak się nie uda, no to sorry, no ale postaram się. Także dobra, ja już tutaj ćwiczę widzowie, Jacob siłkę z rana sobie robi. Nie wiem, co się dzieje w domu, ktoś tu leży, nie. Telewizor jest włączony. Siema Maruś. Siema. To jest? A, podlewasz. No bo nikt tego nie podlewa. No wiem, właśnie tak suche się robi. Nie? Popłynęły! Na szukur ze mnie zgubić. Wrócił! Co jest? Siema! Możesz mi Fary wytłumaczyć, gdzie ty byłeś? Na Barbadosie. Co? Na Barbadosie. Gdzie? Na Barbadosie. Dobra. Gdzieś byłeś, okej. Okay. A wiesz, że nie było cię 2 dni w pracy i że masz to gości, i że musisz to odrobić i że masz troszeczkę przesrane? Leo się wkurzy na pewno. Ale zobacz, jaka kaczuszka to się... No właśnie mówię, no jest, drip, no. Jest taka wyluzowana jak ja. No, ta. Dobra, kurde, czekajcie. Jeszcze, no to czekajcie, to tata do mnie dzwoni. Halo? Halo, Jacob, podjedź pod lazaryt mnie odebrać. Co? Pod lazaryt podjedź mnie odebrać. Pod co? Aha, ty ze szpitala. Lazaryt, no, pod lazaryt. Nie uczyliście śląskiego w szkole, no to jakaś... Nie, jaki śląski, co? No śląski lazaryt, to po śląsku... Mam podjechać pod szpital, tak? Tak, musisz podjechać pod szpital. Dobra, zaraz będę to. Dobra, na razie. Dobra, ja jadę po tatę do szpitala. Co? Co z moim autem? Mam nadzieję, że wzięliście. Jak je wzięliśmy, jak ty je zostawiłeś? O kurde. Czyli nie wiecie, gdzie jest moje auto? No nie wiem. Skąd no jak? No było tam i nie sprawdzaliśmy, no nie wiem, nie było cię, to twoja sprawa, że cię nie było. Ja pierdzielę. No, wolisz sobie zrobić te wakacje, no to nie. Ale wiesz, jaki ten Barbados jest fajny? No to ważniejsze od auta, no tak. 40 stopni w cieniu, a weź tutaj to co? Weź burgerka z Anderson Burger. Właśnie. Dobra, dawaj. Dobra, ja lecę po tatę odebrać ze szpitala. Nara. Jak ze szpitala? Ze szpitala, bo tam złamał nogę, coś tam zrobił. Padł, nie wiesz. Padł do dziury, nie? Tak, to normalne. Do kanionu, tak, do wielkiego 20-metrowego kanionu.
Dobra, dobra. A ja tańczyłem makumbą na Barbadosa. No byś chociaż wysłał coś. No właśnie. No. Nie, bo ja tam nagrywałem teledysk do makumby. Dobra, muszę jechać po tatę. Nara. 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 Dobra, widzowie. Nie wnikam, widzę. Harry okazało się, że był chyba na wakacjach, skoro, no tak jak powiedział, nie? Dobra, jedziemy po tatę, kurde, bo trzeba go odebrać, bo on sobie sam nie poradzi, widzowie. Do szpitala. A tutaj co, widzowie? Co to jest za willa w ogóle? To jest, nie było, widzowie, tej willi wcześniej. Dobra, widzowie, do szpitala, według przepisów, chyba musimy wjechać od tej strony, ale się nie znam jeszcze. Ale tak mi się wydaje, że od tej strony byśmy musieli, bo tamtędy chyba nie możemy. Warto znać, widzę, te przepisy, uczcie się, widzę, ta seria musi też was uczyć, nie? Czy idziemy, w ogóle nie wiem, czy on trzymał tą nogę w końcu, czy co on zrobił, kurde, laguje, widzę, tutaj przy tym szpitalu. Oj! Nogę moje oczy widzą, czy to tenisista Jacob Under, a nie, czekaj. Jaki tenisista? Nie, nic. No. Dobra, wszystko dobrze, bo tak chodzisz, jakbyś, nie wiem. Się dobrze czuł. Się dobrze z tą nogą. No nie wiem, trochę tam boli, coś mi tam przepisali. Ale ja ogólnie mam wyrąbane, po co to brać? Po co komu lekarstwa, skoro do wesela się tak wyliczać. Okej, no ale jak ci przepisali coś, chodź. No musisz raczej brać, nie? Co no, smarować? Komu? Masz coś do smarowania, jakąś maść, chociaż skoro tak nie masz. No nie wiem, jakąś maść mi dali, no ale po co to kupywać? No. Żeby cię nie bolało, nie potem. Co? Niech sobie. To... Mnie to nie obchodzi. Ale wiesz, że potem możesz mieć serio problemy z tą nogą. No nie. Ach, jest. Dobra, ale żeby potem nie było. A żebyś wiedział, że będzie. A będziesz chociaż w ogóle w pracy dzisiaj? No jak chcesz, to może. Daj mi się zastanowić. Dobra, Jane, to w sumie dobra. Właśnie, bo my, kurde. Nie wiem, czy wiesz, tato, ale się spalił nam pies, nie? Kurde. No co? No nie wiem, no. Wy nie umiecie o nic dbać. A szczególnie ten pan w samochodzie, co nawet rdza nawet na samochodzie. No co to on to w ogóle... Gościu, myj ten samochód. Bo widać rdza na całym samochodzie. Dobra, to... To nie wiem, i tak w sumie, kurde, muszę się tam zawieść. No, bo mamy budkę, nie? Nową. A poczekaj, zastanowiłem się? Nie będę, będę oglądać telewizję. Ale tak o sobie olewasz? Nogę mam złamał. Znaczy, nie mam chyba. Aha, że tak. Ale może mam, może. Nie wiem. Dobra, noga mnie boli, więc nie przyjdę. Aha, no to... A nie chcesz smarować? Nie. Po co? Dobra. Tato, ty czasami musisz trochę pomyśleć. Bardziej, bo... Ja myślę lepiej sorry, od ciebie, tak mówię, znaczy, ale... jestem starszy. Ale, no dobra, no jesteś, no ale... Czyli odwieź się do domu, tak? Oj, przepraszam widzowie, ale dosłownie co 5 minut muszę się napić, bo mam gardło całe mi jakby, no, się wysusza, nie wiem jak to nazwać. Zawieziemy go widzowie tam do tego jego domu i chyba pojedziemy w ogóle zobaczyć jak tam ta budka, bo wiem, że chyba tam coś działają od rana. Tej budce. Dzisiaj są widzowie nagrywki też takie, no, z tymi nowymi osobami, tylko że za dużo jeszcze nie będzie dzisiaj wykorzystane przez to właśnie, że są to krótkie nagrywki i w ogóle mieliśmy gorsze przygotowanie, także no, ja już wam nie przedłużam widzowie. No, dobra. No i tutaj. No tutaj. Ja byś nie wiedział. No, przecież wiem. Ty może nie pamiętasz, gdzie ja mieszkam. To jeszcze ci ten... A gdzie mieszkam? A, dobra, weź. Naprawdę nie pamiętasz, no? No przecież nigdzie u ciebie nie... To skąd mam wiedzieć? Jak nie byłeś? Ach, tato... Dobra, ja może już pojadę. No, ty odpoczywaj, miejmy nadzieję, że tak, że przejdziesz już zdrowy, super do pracy, tak? Nie przyjdę! Ale jutro. Nie wiem, zobaczę, czy mnie noga będzie bolać. A, no właśnie, no tak, rozumiem. Kurde, widzę masakra z nimi. Masakra są to tam, nie? Ale odeł sobie pracę, muszę powiedzieć to Leo, ale widzowie, jedziemy do tej budki zobaczyć, jak tam sobie działają. Co jest, widzowie, co tu się stało? Ile aut tutaj jest w ogóle? To jest, dobra, oni tutaj są. Czekajcie, widzowie. Jest tutaj trochę osób, no. Cześć, nie wiem w ogóle, gdzie mamy tutaj parkować, widzowie, nie? Jako tutaj właściciel. No chyba tutaj możemy, nie? Sobie tak przyparkować. Tam gdzieś z tyłu nie ma miejsca, więc tutaj. Dobra, widzowie. To jest. Oj, siema, Leo, siema.
Co jest? Siema, ja mam do ciebie zasadnicze pytanie. Gdzie jest Harry? Nie ma go już znowu w pracy. Gdzie on jest, mi powiedz lepiej. Harry wyjechał sobie na, nie wiem, jakiś tam barber. Nie pamiętam, co to było. Wyjechał. No na jakieś wakacje wolne. Urlopu, coś. Ale czekaj, co tu się dzieje? No co się dzieje? No kręci się, no ale... No nie ma go, no trudno, no ale... No nie wiem, no... Działają. Dzisiaj też nie przyszedł chyba, nie wiem. A tata nie będzie, nie bo go boli... Taty nie będzie dzisiaj też, bo boli go... nie pamiętam co, boli go kolano czy tam noga, no i nie chce brać jakiejś, nie chce masz się smarować, więc boli go i nie przyjdzie, bo go boli, no masz, i tyle. Kolejny, ktoś jest? O, jest. Anton, siema. No są program. O, dzień dobry. O, siema troll, ja nie przeszkadzam wam, tylko powiedzcie tutaj, żebyś przeszli na drugą stronę też, nie? Ma się dwie strony, nie? Ma się dwa okienka, no to podchodźcie. Proszę przejść na drugą stronę również. Mogę ja chwilę stanąć na kasie? Też tak, tak. No ja na chwilę stanę, bo chcę też tutaj zobaczyć, jak tutaj to działa wszystko. Dobra. Będę wam dawał zamówienie. Dobra. Ja idę zanieść klientowi. Witam. Anderson Burger. Dzień dobry. Witam. Ja poproszę burgera i frytki i małą kolę. Nie mamy coli. To wodę. Na siebie. Znaczy tak, do picia to tutaj ma pan menu po prawo. Także mamy napój tam. O jest już. A tu jednak nic nie chcę. Dobrze, no to jeszcze raz, burger. Burger i frytki. Zwykły burger i frytki, tak? Tak, tak. Dobra. Proszę się usiąść, zamówienie zostanie doniesione, ten zamówienie. A. Proszę bardzo. Numer tam. Kurde. Chwila, czekaj mi na chwilę. A mój numer? No numer właśnie, już tutaj. Numer, proszę bardzo, tutaj panu. Dziękuję. No, masz tutaj zamówienie. Siema, William. Co zamawiasz? No, siema. Siema. Ja chcę frytki, dwa big burgery. Frytki, dwa big burgery, dobra. Czekaj, się zapiszę tylko, już. I to będzie zamówienie numer 9, no, trzymaj numerek tam, jak chwilę ktoś podejdzie. No idźcie usiąść. Jeden cheeseburger. Masz zamówienie numer 9, dobra, kurde. Fajnie, to jest szybko to idzie. Się zbiorę. Rób troja, Antony gdzie jest? Anton donosi, tak? Tak. Dobra, git. To dobrze działa. Witam. Witam, ja bym poprosił cheeseburgera i lemoniada. Dobrze, cheeseburger i lemoniada, tak jest. I to będzie zamówienie numer 10 i no, proszę bardzo, numerek i za chwilę będzie doniesione, tak jest. Dobra, masz kolejne, kurde, dajesz radę tam, Troy? Tak. Jak tak, to Leo może ci pomóc, nie? Co? Daj radę. Ja, Jacob, jak ci się tu wiedzie? Siema, to dobrze, no. No słyszałem, co się stało w lokalu w mieście. No. Jak tam się trzymacie? No dobrze jest, no kurczę, ta budka działa, ale no właśnie jest problem z tym mieście, jeszcze to ogarniamy. No ja widzę, że wam tu się skręci biznes. To jest widzowie chyba Diego, mieszkam, nie? To widzę, ile tu aut jeździ. Dziwnie zmienił włosy chyba, w sensie zmienił wygląd. No, dobra, zamawiasz coś? Czy... No, właśnie, co byś polecił? Coś nowego jest może? No nie, ale może wprowadzimy niedługo. Coś? O, no, a co polecasz? Co polecasz? Bo zawsze Deluxa biorę. No właśnie, ja bym polecał ci Deluxa. No to zapada jednego. Coś jeszcze? Coś do picia sobie wybierz. A, dobra. Coś do picia? Nie, frytki. Dobra, to napój wisiony. Dobrze. Może być. Przepraszam, do drugiej kasy. Dobra, okej. To możesz się usiąść tam, poczekaj tutaj, dostarczymy ci zaraz. Nie masz zamówienia, to jest numer 12. Dobra, cześć. Chwilka. Masz tutaj kolejne. Dobra. Witam. Tutaj Anderson Burger. Co podać? Dzień dobry. Ja bym poprosił cheeseburgera z frytkami. Bez napoju. Cheeseburger z frytkami, tak, bez napoju. Dobrze, już chwilę zapisuję. Proszę bardzo, numerek i za chwilę doniesiemy. Dobrze, za chwilę wracam tutaj, za chwilę. Poczekajcie chwilę. Dobra, czekajcie, ja idę jeszcze. Gdzie jest Antony? Antony, weź na kasę teraz. Dobrze. Dobra. Ale nawet szybciej jakby tutaj działa, nie? Szybciej, tak szybko to idzie, tak sprawnie, nie tak jak tam w mieście, nie? Tam w mieście... To jest jednak... Co, no jakoś to po prostu, no co ja ci mam mówić, no. A patrzyłeś, co jest tutaj?
To jest... Nie, nie patrzyłem jeszcze. Chodź zobaczyć, dawaj. Bo jestem ciekawy, kurde. Co to jest? To jest pusto, nie? Na razie, tylko tam coś buduje. Na razie. Jakieś palety. Tylko żeby jakiejś konkurencji tu nie było. Co? Policja, kurde. Nie, no ale... Nie wiem. Nie, zamknięte jest. Chyba nie? No. Czekaj, może drugie. No. Zamknięte też. Nie no, fajnie tutaj, tak ciepło tutaj jest na tym Golden Hill. No. To jest duża różnica w porównaniu do miasta. No to lecimy chyba, wracamy do pracy, nie? No chyba tak, no. Dobra, widzowie, popracujemy sobie tutaj jeszcze chwilę, Jacob popracuje, nie będę widzowie wam jakby tutaj przedłużał tego, no. Widzimy się już chyba tutaj, jak skończymy tutaj pracować, nie? Zamówienie numer 61. Tutaj. To moje. Co? Do kogo? Ty? Mały, młody? Tak, to moje. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przepraszam. Kiedy będzie moje zamówienie, bo czekam trochę już. A które zamówienie? Numer 17, o ile się nie mylę. No, już chyba jest. Znaczy powinno być za chwilę. Troj. Tak. Zamówienie numer 17. No właśnie, niosę tu. Dobrze. Kto? To pan? O, dziękuję. Tak, dziękuję. Gdzie jest Leo? Leo. Kurde, ale szybko, no wiem, szybko, ale męczące, nie? Mega męczące. Nie wiem, czy nie zamykamy. Ile mam już? Woda? No, możesz dać, no. Co to masz? Dobra, dzięki. Dobra, ty co, młody? Co ty tu trzymasz? Mój brat miał poważny wypadek, ty zbiera pieniądze. $2. Dobra, no to masz. Dobra, $20, proszę bardzo, młody. Dziękuję! Bardzo miło z Państwa strony, dziękuję. Do widzenia. Dobra. I nie mamy już ten hajsu, bo tak tutaj, to tak szybko idzie, że nie jestem w stanie określić. 2000, jaka jest? Ja mam gdzieś. 2000 to mieliśmy chyba 2 godziny. Trzeba podliczyć chyba, bo tutaj doszło trochę też, nie? No. Ile? Taka. 5320. Dobra, to git, jak na budkę to git. No git. Dobrze. Dobra. Kiedy zamykamy? A co, zmęczony już? Chyba już niedługo, nie? Troszeczkę, tak. Dobra. Poczekajcie chwilę. W sumie jak chcesz to chodź, bo wydaje... Co? Nie. Leo, co jest? Tata? Co? Co jest? Twój tata? Halo, ej. Tata? Co jest, widzę, czy ty jest tata Leo? To ty słucham? No, słucham. Co słuchasz? Nie widziałeś mnie tyle czasu, ty mówisz słucham? Co jest, widzę, czy ty jest tata Leo? Przepraszam, bo ja jestem Jacob Anderson, no Leo Anderson. Pan jest tatą Leo? Jest tatą? Tak, no. Jest. No, kurde. To witam. Ja kuzyn, nie mieliśmy chyba kiedy się poznać. Bo tak wiesz. Chyba nie. Trochę cię nie widziałem, wiesz? Co jest, widzowie, to jest tata Leo? Nie wiem, kurde, co ty w ogóle robisz przez ten czas, cały czas? Byłem ostatnio w domu, tu u góry i cię nie było. Czy ty robisz to, co myślę? Mam swoje sprawy. Widzę, że tutaj coś tam ogarniasz to. Dobra, to ja może nie przeszkadzam, pójdę, żeby już zamykali, nie? Leo. No, to idź. Okej, dobra, na razie. To jest widzowie, tam, nie wiem, tam jakaś rozmowa. Jeszcze pytanie mam. No? W ogóle z tego, z Barbera wracam. Nie szukasz jakiejś roboty, czy czegoś takiego? Roboty? Nie, a, póki co nie. Niekoniecznie wiesz jakiej. Niekoniecznie wiesz jakiej, ja tutaj niedaleko się buduję. Nie, bo dopiero robiłem tyle tego, że już mam dosyć. A, znaczy mówię, nie? Ja tu niedaleko se dom buduję. Aha, a gdzie niedaleko? Czyli... No tutaj dosłownie za rogiem zoba. Co? A. Tam jest trochę widać. No to git. Zarąbiście sobie radzisz, dobra. Ja muszę już zamykać jakby, chyba że już zamknęliście. Dobra. Na razie nie, jakby co to będę dzwonił, nie? Spoko, jak coś to masz numer, dzwoń. No to już. Dosyć. Na razie. Siema Troj, dobra, Na razie się wszyscy. No na razie już było ostatnie zamówienie, na razie dobra, nic nie dochodziło. Ja podliczę właśnie.
Dzisiaj jeszcze musimy, kurczę... A tego jeszcze obsłużyć, czy... A, poszedł. Dobra, git. Ja podliczę to. Czekaj. To ja mam poinformować, że zamykamy na dzisiaj. Tak. Dobra, widzowie. Obliczając tutaj, wyszło nam na dzisiaj 6000 dolarów. Także 6000 dodaje się do naszego konta. Musimy też niedługo wypłacić, jakby dać wypłatę pracownikom, ale no mówię, póki co ciężko będzie nam to zrobić. Dobra. Jak jest? No mamy 6000 z dzisiaj. Jest to według mnie dobry wynik, jak na budkę. Bardzo dobry. I to nie było jeszcze w sumie tak długo. Bo ja te patrzę te gazety tutaj. No. To jakiś tam turniej jest teraz na boisku? Co to jest, Bezszef? O Boże, no właśnie, kurde. A, zapomniałem, ja pierniczę. No to co? To szef coś tam ten uczestniczy, tak? Tak, ja organizuję to. A! No tak. A, to wpadnę w sumie, No to nie wiem, mocniej, to przez 3-4 godziny będzie trwać, także... No, na chwilę wpadnę, bo po drodze mam. No pograć tam już kilka rzeczy tam będzie. Dobra. Dobra, no ja, to ja muszę już lecieć. Muszę gdzieś tutaj kask, bo zostawiłem gdzieś. Nie wiedziałem. A nie wiem, sprawdź może tam, nie wiem, gdzieś, albo tutaj w tej szafie. No. Poczuj. O, tu jest. Dobra. Dobra, to ja lecę. Nie masz klucza, Troj? Mam, zamknę. Dobra, widzowie. Mamy dzisiaj ten turniej, zapomniałem o tym. Tata, widzowie, Leo i ten Leo, to musi chyba gdzieś już pojechać. Nie wiem, widzowie, nie będziemy teraz tu sprawdzać. Jeszcze widzę, jak tam stoi z tabliczką zamykany. Dobra, widzowie, wjeżdżam już, widzowie, w miasto. Jakby w ogóle w tym odcinku nie było trochę inaczej słychać, albo jakbym troszkę się odklejał czasami, no to od góry przepraszam, ale mówię, jestem chory i trochę ciężko mi jest, nie? Nagrywać. Ale no, nagrywam. To się liczy. Mam siłę, widzę, żeby nagrywać. Tylko możecie zostawić łapkę w górę, żebym wyzdrowiał, widzę. Może to pomoże. I wysiadamy, kurczę, widzowie, właśnie. Czy jakiś strój powinienem ubrać? Chyba nie, nam nie będzie potrzebny. Maruś, widzę, też przyjechał już. Kurczę, oni się tam zbierają chyba już. Kurde, może już wcześniej ktoś przyszedł. Biegnę, widzę, bo my już za chwileczkę musimy zaczynać. To patrzcie, stoją tu. Jest Harry w ogóle. Ach, dobra. Maruś, chodź. Mamy troszeczkę spóźnienie. Wiem, a widziałeś trybuny? No właśnie widzę, dużo osób przyszło, no. Za chwilę zaczynamy. Pan dyrektor nawet przyszedł. Co jest, no w sensie... dobra, no to zaczynamy już chyba, nie? Trzeba... Dawaj. W ogóle ich podzielić na drużyny, nie? A William jest? Albo masz, Bruno? Nie wiem, William powinien być, ale nie wiem, czy jest. To weź zadzwoń po niego. Dobra. Dobrze, witam wszystkich. Tutaj mówi Jacob Anderson. Tak, zapraszamy już na boisko tutaj. Podzielimy drużyny, wszystko i zaczynamy turniej tak naprawdę. Zapraszamy. Także no, każdy już rozumiem, że zapłacił tutaj. Wszystko nie? Tam tak. Na wejściu, przy wejściu. Dobrze. Nie odbiera, dobra, trudno. Co jest? Tam jeszcze ktoś biegnie. Dobra, podzielimy się na drużyny najwyżej. Harry, 8 Harry. Kurde, ale ciężko. Pan dyrektor. Dobrze, ustawcie się wszyscy tutaj, tak może w rzędzie, bo za chwilę będziemy wybierać to drużyn. Będą trzy drużyny chyba, tak, ale to jeszcze ustalimy. Ustawcie się wszyscy w rzędzie i no mówię, do wygrania 500 dolarów. No to dobrze, ale liczy się tak naprawdę zabawa, dobra zabawa się liczy. O nie. No to dużo. Stój tak, stoisz teraz, to. Dobra. Kurde, czaj, gdzie jest Harry? Bo jest lipa, nie? No to na dwie drużyny się podzielimy? Chyba tak. Kurde, czemu nikt nie przyszedł? Jest czek, zadzwonię do Bruna, może on odbiera. Dobra. Dobrze. Jeszcze chwilkę poczekajcie. O, Harry, chodź tu. Bez problem, nie ma ogólnie, nie przyjechał Bruno, nie i William no, chyba też nie przyjechał. No. Jakbyś mógł dać radę zastąpić ich? Byś musiał tylko wybrać, mieć swoją drużynę. No dobra. Dobra, i będziemy wybierać. No także tylko wiesz. No spoko. Dobra, git. Tylko nie znają cię, więc raczej nie będą chcieli być, wiesz, będą chcieli być bardziej u nas, nie? Ale nic nie poradzę. No i tyle, i tak naprawdę będziemy grać mecze, tylko twoja drużyna, ale ogarniasz mniej więcej, nie? Piłkę nożną. No, ale... Tak? No tak. Dobra. Mhm. Dobra. Dobrze, Marusia, tutaj się ustaw. Ilu was jest? Raz, dwa, trzy... 10 was jest, tak? 10. Dobra. Zaraz rozwalę te dzieci.
U Harego będą 4 osoby, u mnie 3 i u Marka będą też 3. Więc dobra, no możesz zaczynać, Harry, wybieraj sobie kogoś. No. Pan dyrektor! To widzę. No, cześć! Dobrze. Dzień dobry. Proszę. Ty może, ty. Ty tutaj, niebieski. Proszę bardzo. Tutaj. Ustaw się za mną. Autograf. Czemu go? Autografy będą. Po... Spokojnie, jeszcze 2 osoby, jeszcze tutaj macie doma. To nie fair, to nie fair. Harry, mogę zdjęcie? Dawaj, Mariusz. To ja dawaj. Wybieram pana z wąsami, bo wiem, że jest kozak. No je dobrze, rozwalamy ich. To teraz, tak, teraz Harry, dawaj. Proszę. Pana tatę. Co on mi sobie dobiera? Bo jestem za słaby, w tę gierkę zobaczysz, jak rozwalam. Dobrze. Proszę proszę. Ja cię nie będę wyrywał, moc mnie wybierze. Mnie. Nie, dobrze, wylosuję, może to ja, będzie... Obie. Ja. Ty. Na ciebie trafiło, ja? Młody. Tak, tu. Yes. Chodź tutaj. Yeah. Ustaw się. To jest nie fair. Dawaj, Mar. Ja. Nie. Yeah. Co? Dobra, Harry, dawaj. Nie, Harry, tutaj skończysz. To jest, nie wybierz. Co to się dzieje? Wybieramy... Nie wiem, skąd mnie kłady. Znacie, ale biorę tego. O. Jej! Wybierz mnie! Dobrze, teraz ja wybieram... Pan dyrektor! Dziecko! Jestem bramką, co będzie? Dobra, ciebie. Jej! Chodź. Tutaj się ustaw. Dobra, ja już mam wszystkich. Maruś, dawaj. A to ja wybieram tego tam ostatniego. Poprawa, dobra. Jest! I został do Harry. To wybierzemy pana policjanta! Nie. Dobra. Tak, panie policjancie! Nie, dobra. Teraz tak, każde drużyny, sobie teraz poćwiczą trochę, zrobią jakąś rozkrzewkę, Harry też im zrób. I za chwilę zagramy mecze. Dobra, chodźcie, młodzi. Chodźcie za mną. Dziękuję. Tutaj. A po meczu mogę zdjęcie? Oczywiście, tylko teraz... Tylko teraz przygotujemy się na ten. Na ten turniej. Musimy to wygrać, nie? Nasza drużyna... Mamy radę, najlepsi. Jesteśmy do czynu. Dawajcie, teraz wszyscy umiecie pompki robić? Tak. Ja umiem. Radę? No to zróbcie, dawajcie, każdy po pompce, da się radę. Dawajcie. Dwa zrobiłem. Dawajcie, dobrze. Już nie męczcie się tak. Teraz tak. Chodźcie tutaj pod bramkę. Tak, tutaj. I tutaj od linii, tutaj pola karnego do bramki, tak biegajcie sobie. Trzy razy, tak, w tą i z powrotem, nie? Dobra, 3, 4. Dawajcie. Tak, biegnijcie. Raz. Nie, teraz dopiero raz. I tu już 2 ta osoba. Tak, i ostatni raz, jeszcze raz. I... Dobrze. Chwila odpoczynku, możecie się napić wody. Gdzieś to miałem. Chwila odpoczynku. Pamiętajcie, musimy to wygrać. Zmęczony jest. Chodźcie tutaj. Patrzcie, widzicie? Inni też ćwiczą. My musimy to wygrać, tak? Rozumiecie? Tak. Dobra. A brzuszki umiecie? Tak. O coś takiego, patrzcie. No, dawajcie. A ty co, młody? Siema. Nic, patrzę tylko, bo Harry nic nie robi. Jak to nic nie robi? Harry się leni. Dobra, już cześć. Dobrze. Odpocznijcie sobie teraz chwilę, może dogadajcie się, kto na jakiej pozycji gra, nie? Macie obronę, napad i pomoc, i środek. Chodź, młody, gdzie jest Harry? Nie wiem, gdzie jest, ale nie wiem, co on robi. Ja widzę, jak tata upada i pan dyrektor, a Harry nic nie robi. Harry, co ty się... Czekaj, chodź chwilę, Harry. Czekaj, młody. Okej. Okay. No, wiesz, mamy się jak najlepiej pokazać tutaj, nie? A nie, że ty odrzucasz sobie. Ja ćwiczę, tylko ja muszę... Ja mam sprawę, ja mogę być tylko, no... Co się tak stresujesz? Ja mam pewną sprawę. Co? Stresujesz się tak jakoś? No,
No jak mi dzieci mówią, że nic nie robię? Jak ty nawet tu nie masz dzieci. Jogurty, darmowe jogurty. A ten frajer mały to co? Kurde, a ogarnąłeś... Zdrowe, naturalne. Dobra, to ja tego młodego wezmę do siebie. Weźmy do siebie tego młodego. Dobra. Ja zdrowy, muszę naturalny telefon, muszę iść, zaraz wrócę. Ale wróć, wróć, dobra. Dobra, to jaka. Dobra, młody, chodź, pójdziesz do mojej drużyny. O, dobra. Zdrowe, naturalne. Chodź, a jak masz na imię? Poćwiczę. Mam na imię... Tato, idź, proszę, proszę cię. Idź do swojej drużyny. No nie, bo mam jogurt. Ale tam, idźcie na środek, panie dyrektorze. Ja mam dyrektora, to ja mam dyrektora. Idź tam, młody, tam do, tutaj, do naszej drużyny. Cześć, chłopaki. O, ty masz nie. Kurczę, widzę, ale fajnie widzę, tak, z takim młodym. Jacob, my już wybraliśmy. To są widzę nasi fani, nie pamiętajcie też o tym. Są nasi fani. Dobra, jest was teraz jednak czwórka. Więc co? Ktoś niestety będzie musiał być na ławce, ale będziemy zmieniać się ciągle, tak żeby każdy zagrał. No to ja mogę pójść na ławkę, jak ja później dołączę, nie, to ja mogę pójść na ławkę. Zobaczymy. Ale będziecie się zmieniać szybko, żeby tak, żeby każdy zagrał to samo. Dobra, za minutkę chyba zaczynamy, także chodźcie, zróbcie jeszcze każdy swoim tempem kółko dookoła. Tak, ja będę liczył kto pierwszy. Tutaj? No już tutaj. Tak, dawajcie. Ale powoli, chłopaki. Żeście się nie zmęczyli. Dawajcie, no tak, powoli. No, każdy swoim tempem, lecicie, dawajcie. Brawo, dawaj. Dobrze, wam idzie, dobrze. Tak, każdy swoim tempem to się liczy. Żebyście się nie zmęczyli, tak? Tylko, no. Macie, pan ucieka. Macie, pamiętajcie, nie możecie się zmęczyć teraz, żebyście na meczu mieli siłę. Dobrze. Naprawdę, dostaniecie tacy jak ja kiedyś, jak tak dobrze wam pójdzie jeszcze, no. Dobrze. Dzień dobry. Ale ciężko, szybko strasznie. Dawaj. Nie musicie tak szybko. Młody, dobra. Nie musisz tak szybko, chyba że tyle. Tak szybko. O cholera, zaraz nie wlecał. Tata mnie tak nauczył biegać. Dawajcie. Dobrze. Dobra, już. Już spokój, dobra, już spokojnie. Bo się zmęczycie to mocno. Dobra, chodźcie, już się ustawiamy, bo gramy chyba pierwszy mecz. Gramy dwóch z tyłu i jeden z przodu. Dobra. Chodźmy na boisko. Dobra, ustawcie się. Nie, czekajcie, muszę się dogadać, jaki mecz gramy, tak? To gra z kim. Dobra. I jak tam, Maruś, dobra? Ogarnęłeś? No, ale czasami tym z wąsami, kurde, nie ćwiczył będzie. I ja to w ogóle sushi, więc ja nie wiem, czy on... Kurde, to ja chyba mam najlepszy. No właśnie wiem. Jest jeszcze drużyna Harego, tylko że Harry gdzieś poszedł, nie? To czekaj, ja to ogarnę. Drużyna Harego, proszę tutaj. Ja słyszałem sushi. Mogę być kapitanem. Harego, drużyna Harego za mną, na razie nie gracie. Zagracie za chwilę. Nie, to jest skandal. Na chwilę, najpierw gra drużyna Marka i Marusia. Tutaj na trybuny. Na trybuny. To jest moja drużyna, a nie Harego. No to pana drużyna, panie dyrektorze, ale musicie się... Nie, moja, my gra. O Boże, dobra, idźcie tam na chwilę. Na chwilę poczekacie. Idziemy. Dobra. Moja drużyna, chodźcie. Tutaj mamy tą stronę. Jacob. Dobra, Maruś, ustaw tam ich. Jacob. Co jest? Można zdjąć. Mogę na ławkę pójść? No możesz. Bo muszę coś ogarnąć. Dobra, ale pamiętaj, że zmiany są co chwilę, więc. Dobra, to będę. Zagrał. No. Bądź gotowy. Dobra. Jacob, można przed meczem zdjęcie? Po meczach wszystkich zdjęcia. Najpierw musimy mecz rozegrać. No dobrze. Ale po prostu pan z nami na tą stronę. Dobra, idźcie. Tak, dobra. Dobra. I jak usłyszycie gwizdek, to zaczynacie. Tak, dobra, chodź Marusiu. Dobra, widzę, niestety gra nam nie pokaże jak ten. Nie damy radę, widzę, tego zrobić, ale no. Widzimy się chyba po wszystkich rozegranych meczach. Dobrze, także zakończyły się wszystkie mecze. I tak, zaczniemy od trzeciego miejsca. Harry, chodź tu. Trochę za długo cię nie było. Łatwo wygrał. No sorry, no. Tak, ogłaszamy wyniki. Na trzecim miejscu jest drużyna Harego, która została zmieniona potem na drużynę Dyra, a potem jeszcze... Brawo, brawo, brawo.
Miałem dwa hat-tricki! Ale... Nie, to wygrałem! Ale bramki samobójcze nie zaliczamy do hat-tricków. No ale strzeliłem! Panie dyrektorze, ale to nie ta bramka, niestety. Zrobiłem sam! No. Jaki Także no, za chwilę będziemy rozdawać autografy, więc jeszcze nie musicie odchodzić. Dobrze, na drugim miejscu, uwaga, bo drugie miejsce i pierwsze miejsce, to można ogłosić tak naprawdę, no, równo, no bo jak ogłoszę drugie, to już będzie wiadomo pierwsze, jak pierwsze, to będzie wiadomo drugie, także no, powiem. Drugie miejsce zajmuje drużyna Marusia, czyli tutaj, ta drużyna... Brawo, ja nie pierwsza, ale lepsza niż to, to trzecie. A pierwsze miejsce zajmuje drużyna Jacoba, czyli moja drużyna. Dobrze, dobra, to ja zapraszam wygranych za mną, już tutaj autografy możecie sobie z Marusiem zrobić i tak dalej. A pan dyrektor, o ile pamiętam, nie jest w naszej drużynie. Ja jestem wygranym! Nie, to pan dyrektor jest akurat... Tak, musimy zrobić autograf! Wygranym... Można autograf? W... golach... Zapraszam na autograf! No, ale wygranym! Ale no nie. Dobra, chodźcie tutaj, wasza trójka, niech była z nami. A gdzie to znaczy, że wygrałeś? Dobra. Tak, już wam daję nagrody, no się musicie czekać. Podzielić. No myślę, że tak gdzieś wyjdzie, no. Każdy dostanie z was po 150 dolarów. Czy tam nie, 200. Ale pamiętajcie, no, dla was jest najważniejsza dobra zabawa, a nie. Przekażcie to też swoje, no, nie wiem, czy macie rodziców tutaj na trybunach, ale to bardziej do nich, nie? To... Także no, no już teraz możecie tak naprawdę, mam jeszcze godzinkę, można sobie pograć, kto chce, jak to autografy. No to... Jogurty dla wygranych! Godzinkę, dobrze. O, a co to? Jogurty, naturalne! Można autografy? Już, chwila. Za chwilę rozdam autografy. Już daję! Za chwileczkę rozdamy autografy. Na razie pójdźcie sobie pograć, tak. Chodź Marysz. Chodź. Musimy podliczyć, ile mamy hajsu. No to idź sam, no, proszę cię. Dobra, kurde, trzeba podliczyć to, ile skarnęliśmy, bo... Chodźcie do tego, w budynku. No, dobra. Widzowie, pamiętajcie, że tutaj nam też płacili za to, żeby tutaj zagrać, żeby wystąpić, także my nie stracimy, widzowie, na tym. Dobra, mamy tak, czekaj. Mamy po podliczeniu, to będzie... 3000 dolarów. No, dużo, ale czekaj, jeszcze poszło 600 na ten... Więc mamy 2400, no. Ile im dałeś tym? 2400. No 600, nie? Czyli mamy 22 koła 400. Kurde, nie wiem co z Brunem i z Williamem, ale... No William się za bardzo nie przekładał, tylko na chwilę był, więc nie wiem czemu dać, ale... No nie, on pisał do mnie, że przyjdzie, no nie przyjdzie. No to nie wiem, ale no Bruno się trochę tam działał z tym. Gdyby nie on, to by tak, to byśmy aż tak nie spomowali. Więc myślę, że się tak podzielimy każdy po... No. Po 800, nie? Po 800. No chyba co. Dobra. No to ja tam przeleję w sumie Brunowi, a ty weź tutaj no, kasę. Dobra, widzowie, 800 dolarów wchodzi na nasze konto. Zawsze coś, widzowie, teraz tej kasy nie mamy za dużo, więc zawsze to nam jakby coś da. Idziemy, widzowie, teraz autografy jeszcze podpisać i no, nie wiem czy właśnie, kurczę. Czy chcę już wam to przedłużać jeszcze, a nie no, dobra, pójdziemy podpisać, widzowie. Już. I poszło! Dobra, już wszyscy, proszę bardzo. A ja już idę, do widzenia. Można iść, tak. No już w sumie nam mija. Do domu! Już nie ma, już to nie jest, zawsze musimy stąd się wynosić. Dobra. Dobra, Jacob, ja jadę do domu już, bo mnie boli kostka. Tak, boli. Kostka noga. No. Tutaj. No. Ja jestem księżniczką Jacob Ander i mnie boli noga. Co jest, widzowie? Przepraszam, widzowie, jest ten kaszel. Dobra, jedziemy do chaty, nie? Chyba. Kurde, nie mamy nic stąd, nie? Harry. No? Tato, nie trąb tak, bo kurde, zaraz tu policja przyjedzie. No to szybciej ruszajcie się, bo nie mogę wyjechać. Podobało mi się. Dobra, chodźcie. Dobra, ja jadę do pracy, nie? A do pracy teraz? Dobra. Na siłownię. Dobra, gin. Dobra, ja to my wracamy. Gdzie mam auto? A tam, tutaj. Dobra, zapomniałem. Chcesz? Posrało cię? Idziesz przez ulicę. Chodź, Harry. A to co z tym autem twoim, Harry? Moim?
Nie wiem. No, nie chcesz odzyskać go? Że jest, jeszcze tam jest? Ale nie wiem, gdzie jest. Co pan zrobił? No nie mam paliwa. Kurde, objeżdżamy to. No to... Nie, możemy tam iść sprawdzić, czy tam jest jeszcze. No to pójdźmy, ale to nie lepiej nie wieczorem? No właśnie... No może ta. No. Może lepiej by... To dawaj, możemy chillować w domu czy coś, czy nie wiem, czy... Ale nie, na pewno nie we dwójkę, to byśmy musieli ogarnąć jeszcze. No to może Leo? No Leo na pewno... Co jest? Burna, co jest? Ach, Maruś! Odkupujesz mi to. Ja pierdolę. Dobra, ej, chodź. Co ty leżysz? Ała! Moja kurwa! Jeździsz, nie umie się! Chodź, wsiadaj, Harry. Zdrażaj mordę, kurwa. Dobra, nie było... No, zdążył, trzeba wyhamować. Tylko mam obite przód. Obity przód. Ja pierdolę. Żyjesz? Ała. Żyjesz? Bo mnie... No, kolana bolą. Te. A mnie wszystko boli. Dobra. Ja już mam dość wszystkich wypadków. Dobra, jak mnie porwali, to mnie... Idziemy do chaty właśnie, dlatego odpocząć. Dobra, tędy pojadę. Dobra, to ja mu, jak go spotkam, to go... Dobra. A w ogóle ci opowiem, co było na Barbadosie, nie? Dobra, widzowie, jest już ciemno, jak widzicie tutaj. Patrzcie, jest już, nie wiem, jakieś po północy widzę tutaj w grze. I no, nie wiem, widzowie. Chyba już się tam przygotowują tutaj, nie? Bo idziemy poszukać tego auta, widzowie. Pamiętajcie, że to jest niebezpieczna okolica, tamto miejsce. I dlatego jesteśmy tak przygotowani. I gotowy? Co? No ja gotowy. A reszta? Maruś, Axel, ktoś idzie jeszcze? Axel gotowy? A Leo idzie? Właśnie. Tak idzie. Widziałem go. Axel. Dobra. Da. No, chodźcie. Siema. Dobra. Ty myślimy panie, o co chodzi? No, o jest. Aut, idziemy... No, Harry ci nie mówił. Idziemy szukać jego auta na... Aha. Road City. No. Dobra, obieraj maskę i nie gadaj. No, i jedziemy. Do auta. To idź do auta. Klama, łapy. No, zobaczymy, czy tak zrobić. Łapy. No ja już gotowy jestem, idziemy? No idziemy. Dobra, dawajcie, ja zamknę. Kasia, muszę broń przeładować. Możesz nie celować w nas. No, bez kitu. Ale jest zabezpieczona. Dobra, jak przeładowałeś to. Dobra, A czy teraz jest zabezpieczona? Czekajcie, jedźmy jednym autem, nie? Czy dobra, no nie. Okay. Właśnie, albo Leo, nie wiem, moje się mega wyróżnia. Axela właśnie. Można. Axel jedzie, możemy twoim? Tak. Dobra, dajcie. Na razie jak na tyły. Ale gdzieś tyle dalej. Ta, gdzieś nawet nie na tych dokach, gdzieś indziej by było. Dobra. Wiem, że tam plaża, ale kurde, nie da żaden przyjechać. Dobra, lecimy. Uważaj, jak... Axel. Ej, Jacob. Też nikt nas nie widzi. Wszyscy śpią. Co wy się w gangsterkę zaczynacie bawić, czy co? Nie, jedziemy odzyskać auto Harry'ego. Już zaczęliśmy dawno. Aha. Okej. Ja... Nic nie, bez przyjacielu. Bez sensu, żony. A, to dobra, nie. Tutaj też jest... No, dobra, no tutaj jeszcze jest trochę bezpiecznie, ale... No, gdzieś tam, po lewo, no. No, dobra. I zgaś światła. Światło, no. A. Dobra. Dobra, lecimy. Ej, czekaj, chodź, gdzie ty je zostawiłeś wtedy, tam na dole? Ej, zaprowadzę was, chodźcie za mną. Znaczy, ja pamiętam to, ja byłem wtedy. Widzowie, kurde, niebezpiecznie się ktoś robi. Bez kitu jedziecie, ktoś, czekajcie. A tu, nie wiem, czy tu w ogóle można chodzić tak. Bez dobra, nie. Dawajcie szybko. Dobra. Nikt nas nie może założyć. Jakie to, auto twoje miało kolor w ogóle? Czarne, całe czarne. No, to będzie lipa ze znalezienia, właśnie. Ej, tam coś się świeci. I ktoś tam idzie. No to wy, czemu wy stajecie pod światłem? Chodźcie, Beskid, chodźcie tutaj, tu. Nie wiem. Ej, bo on, nie, czekaj, to nie on? Nie wiem, to ono, uważaj, czekaj, uważaj. Uwaga. Czekajcie. Uważaj, no widzę, tam stoi ten gościu. Czekaj. Ej, my pójdziemy tędy. Dobra. Co kurde? Chodź, kurde. Nie, stoj tam, uważaj. Ja pierniczę. To jest ten gościu. Boże, ja wiem, co to jest za gościu. Co on robi? Ja pierniczę. Leo, jakiś... Ja pierniczę. Ma takiego farta, nie? Widzą cię. Co ty robisz?
Ja pierdolę. Gdzie miałem iść? Zostałem otoczony, czego wy nie rozumiecie też. Jak otoczony? Cicho. Dobra, to ja się dzielimy. Nie chodzą tam, kurde. Trzeba ich od dwóch stron. Ja mogę iść za Axelem, a wy możecie iść razem. Ale bo co mi Uważaj. Ale te ciemności nas nie powinni widzieć. Nie ma światła. Nie? No, jak nie macie, masz w połowie żółtą bluzę. A, no właśnie. Kurde, bez kitu, więc. Więc co wy umialiście? Dobra, tak będę stał, tak mnie to. Axel, dobra. Gdzie to jest? Jak tutaj? No około idziemy. Ale tam jest to auto chyba, nie? Ale tu jest to auto, widzieliśmy chyba, nie? To było to? Tak. Axel, chodź tu. Chodź. Dobra. Axel, tu pójdziemy. Dobra, idziemy. Dobra. Patrzcie to, widzowie. To jest. To jest, widzowie. Nie, właśnie patrzę i nie wiem, mi się wydaje, że ktoś tu łazi. Nie, może też tak słyszałem, ale może musi być jakieś zwierzę. Robota zrobiona. Nie, może jakieś zwierzę. Co jest, widzowie, kurde. No to chodźmy sprawdzić, bo coś tak podejrzanie, coś z tamtej strony jest. No. A tam tylko klęży, co to? Cześć, musimy tu przejść teraz. Chodźcie. Pierdnicze, ja pierdniczę, widzowie, co to jest za porąbana akcja. Zaraz spadnę jeszcze tutaj, dobra, więc jest to auto, jest. Dawaj. Siadaj. Bierz, masz kluczyki? Czy jest otwarte? Masz. Dawaj. Jedź. Jedź. Siadaj, jak chcesz. A nie, ty masz swoje auto, nie. Bo chodź, no ja pierniczę. Kurde, uważaj. Pierdalamy stąd. Ja pierniczę, ej, ale co z nimi? Nie wiem, wróć, na akcję. Dobra, większość, nie. Większość za nami, gonią nas, kurde, uważaj, Jedź tam, jedź, proszę, malajka, kocham cię, jedź. Jedź, kocham, uważaj. Nie starbię, boję. Uciekaj. Gdzie ty wjeżdżasz? Ja pierniczę. Nie wiem, no do chaty się, kurde, no. Ej, nie pojadę, przysięgam. Jadę, jedź, już masz całe obrysowane to i jedź. Błagam cię, jedź jak najlepiej umiesz. Przepraszam. Stary, ja nie wiem, coś czuję w kolanie, nie wiem, czy coś mi się przestawiło. Ja ci przypomnę, że ja dopiero co miałem testy, nie? I prawdopodobnie zdałem. Jak mi się coś stanie. Uważaj! Jadą dalej za nami. Ja jeszcze nie. Zgub, trzeba ich jakoś zgubić, uważaj! Ła! Kurde! Dobra, przysięgam, nie dam rady, oni nas dogonią. Dawaj! Jedź plażą. Tu damy radę ich zgubić. Dawaj, tutaj. Uważaj, tylko nie wiedź w coś, nie jedź aż tak szybko. Dobra, są w tyle, jedź, dobra, tylko uważaj, naprawdę. Ja nie chcę, kurde, już coś mam. Dawaj. Zobaczymy, czy jest auto. Jedź w prawo, no jedź, kurde. Harry. Dobra, oni już pojechali też. Jedź dalej. Jadę, no. Jadę. Ja pierdzie. Jadę, przepraszam. Czekaj, mogę spróbować im opony przebić, czy coś takiego. Nie, ty gadasz w ogóle! Idziemy tyle gdzie! Dobra. Albo weź ich tutaj, tu możemy ich, tu jest tunel niedaleko. Dawaj, nie widzę ich. Widziałem ich za nami, tam z nas. Nie wiem, co oni mają z tymi autami, że mają jakieś modyfikowane te gówno dobra, zostane, ale nie wiem. Uważaj tutaj, bo to jest górki. Boli, ale jakoś dam radę wytrzymać, nie? Stawaj. To do domu jedziemy. No nie widzę ich, ale uważaj. Przepraszam, naprawdę. No, stary, nie wiem. Na razie, ja chcę przeżyć, powiem ci tyle. Ale mam całe kolano rozwalone, w ogóle głowę się walnąłem.
Jak ja nie dam rady, nie masz. Co my to robiliśmy teraz? Mogliśmy poczekać, aż stamtąd pójdą! Ale czekaj, nie wiadomo, czy ich zgubiliśmy w ogóle jeszcze. Czekaj, mam radar w tym... w aucie, czy ten... Nie ma ich, nie widzę ich, dawaj, to jest szansa, no nie widzę. Wracaj się i jedź do chaty, bo nie widzę ich tutaj. Do chaty. Ja mam ten, jak w Tesli to jest, że pokazuje mi inne auta. Ta? Dobra, zarobiście. Tak, na razie nikogo za nami nie ma, więc... Jedź myślę, że przeżyliśmy. Do chaty. Ja ci wszystko opłacę, operacje, wszystko ci opłacę, tylko żeby wszystko było git. Ej, tam to się na nakładzie. Nie, pojechał w drugą stronę. Nie. Wiecie, nie widział, nie ma szans, że widział, pojechał totalnie w drugą stronę. Auto jest Leo. Dobra, ale nie ma Axela. A nie jest, jest w środku, w garażu. Dobra. Może ja też swoje do garażu. No, bez kitu lepiej, no. Czekaj, ja ci pójdę, no, uważaj. Dawaj, wjeżdżaj tam. Kurde, ja nie wiem, stary, czy ja w ogóle dam radę, wiesz, pójść, nie, jakokolwiek, nie, bo jak siedzę, to jest jeszcze nawet git, ale jak gruszam tą nogą, to jest lipa totalna. Chodź, biorę cię, chodź. A czekaj, dobra. Okay. Czekaj, garaż zamknij. Axel, come on. Tylko chodź! No garaż trzeba zamknąć. Axel! Co jest? Axel, co jest? Co jest? Odczynili Axela kilka razy.